Dzisiejszy materiał będzie miał na celu zachęcić Was do budowy samemu różnego rodzaju czynników, urządzeń i wszystkiego co potrzebujecie na co dzień. A ja normalnie nie jesteście w stanie sobie z tego zbudować, bo nie wiecie jak. Mam zamiar pokazać wam, jak budować różne urządzenia i zrobię to w taki sposób, żebyście mogli to samemu stworzyć. Nie będę uczył Was kodów, nie będę uczył Was programować, bo to. Nie jest łatwe i wymaga czasu. Dorzucę linki oczywiście do kanałów na YouTube, które uczą programowania. Stamtąd będziecie mogli zaczerpnąć wiedzę, jak nauczyć się programować. Z mojej strony pokażę Wam, jak to łączyć, jak to budować, jak to tworzyć, ile to kosztuje. I oczywiście udostępnię Wam proste kody, które będziemy na bieżąco budować, żebyście mogli samodzielnie wgrać sobie wszystko, skonfigurować. I pokażę Wam oczywiście, jak to zrobić. Zachęcam do subskrypcji. Zachęcam do lajkowania. Oczywiście polecimy krok po kroku. Nie będę od razu budował tutaj, nie wiadomo czego, ponieważ zajęłoby to dużo czasu, a niewiele osób zrozumiałoby to. Sam jeszcze się tego uczę. To nie jest tak, że oczywiście wszystko umiem, więc jeżeli widzicie jakieś błędy z mojej strony, poprawiajcie mnie w komentarzach. Ja uczę się tego około półtorej dwóch lat dopiero, więc są ludzie, którzy znają się znacznie lepiej w tym temacie. Urządzenia, które będę omawiał, są to oczywiście mikrokontrolery ESP i one się składają z różnych grup. Są to ESP8266 oraz ESP32. Takie najpopularniejsze, które będę stosował. Oczywiście dzielą one się na różne inne grupy, ale nie będę wam tutaj mydlił oczu różnymi nazwami, nie o to tutaj chodzi. Słuchajcie, najprostsze i zarazem najtańsze wydaje mi się, są to takie małe mikrokontrolery, które nazywają się ESP8266, powiększę Wam. Tak wyglądają oczywiście, są to mikrokontrolery, które posiadają na swoim pokładzie Wi-Fi, czasem Bluetooth także. No i to właśnie można sobie programować. Ja wam pokażę wszystko po kolei, co i jak gdzie podłączać, i w międzyczasie tego podłączania będziemy sobie omawiać, do czego konkretne podłączenia. Służą. Kolejnym modułem jest jego bliźniaczy moduł, tylko wyglądający troszkę inaczej. Zobaczcie, to jest SP8266 VROM 02. Taki moduł, który w zasadzie jest bliźniakiem, a właściwie klonem tego modułu, tylko dodatkowo został rozbudowany. O, tutaj złączę jeszcze do baterii, a właściwie do ogniwa 18650, takie ogniwo zwykłe, które Stosujemy na co dzień w różnych urządzeniach, może zasilać ten właśnie mikrokontroler. Dzięki temu daje mu to możliwość oczywiście pracy po utracie zasilania, które jest podłączone tutaj. W tym miejscu już mamy USB. Mini USB właściwie, tak jak widać, także nie jest to USB typu C. Czasami na tych urządzeniach oczywiście są starsze porty. Niczym to nie przeszkadza, można wykorzystać stare kable. Tak, jak widzicie, tutaj też mamy rząd oczywiście podłączeń. Które są oznaczone numerkami. One wyglądają właściwie tak samo i oznaczone są tak samo jak te na tym poprzednim urządzeniu. Kolejnym troszkę bardziej zaawansowanym może być taki właśnie mikrokontroler. Jest to ESP32. Nic dodać, nic ująć. Jest to kontroler ESP32. Ten tutaj akurat zasilany jest z gniazda mini USB, tak jak widać. Posiada on znacznie więcej wyprowadzeń, znacznie więcej pinów, bo aż dwa rzędy. Oczywiście one są też opisane tu od góry. Są także te same urządzenia, oczywiście, które posiadają już złącze USB typu C. Teraz, im więcej tych podłączeń, które mamy pod spodem tych nóżek. Czasem oczywiście nóżki już są zalutowane, a czasem trzeba je dolutować samemu. Dlatego, jeżeli chcecie zminimalizować swoją pracę, możecie zwrócić uwagę na aukcji, gdzie, na aukcji, jeżeli kupujecie takie urządzenia, czy ma wbudowane nóżki już, ktoś już to przylutował fabrycznie bądź przed sprzedażą, czy jeszcze nie ma i trzeba będzie zająć się tym samemu. I teraz pokażę Wam ESP32S3. To jest moduł ESP32S3, tak jak widzicie ma on dwa porty USB typu C, a też bardzo dużo nóżek wyprowadzeń GPIO, które dają oczywiście możliwości podłączyć wiele, wiele ciekawych rzeczy. Czym różni się ten moduł i dlaczego ten na przykład, a nie inny, jeżeli jest tamten tańszy, a ten jest troszkę droższy, a różnica jest taka, że do takiego modułu możemy załadować oprogramowanie bądź kod, który będzie większy, ponieważ to urządzenie ma wbudowane więcej pamięci i mają rozszerzoną, więc tak naprawdę dzięki temu nie będzie się wieszać i będzie działać stabilniej. Ten moduł, który wam pokażę teraz, to jest też moduł ESP32S3. Zobaczcie, to jest coś takiego, tylko to jest zaprojektowane przez inną firmę. Firma Unexpected. Zrobiła taki model Pro S3. Właściwie, zobaczcie, to są bliźniacze moduły, właściwie takie same, te same parametry mają, tylko różnią się oczywiście wielkością, tak jak widać. One mają dodatkowo wyprowadzone takie gniazda, tutaj, tak jak widzicie, jeden i drugi. Gniazda służą oczywiście do podłączenia komunikacji, na przykład z urządzeniami, które z nimi współpracują. Idąc oczywiście krok dalej, Urządzeń jest oczywiście bardzo, bardzo wiele na rynku, są różne, różnego przeznaczenia. Oczywiście nie musicie wszystkich znać, ja wam tylko pokazuję te, które posiadam. Na przykład, kolejnym urządzeniem bardzo rozbudowanym jest taki moduł. Nazywa się LilyGo, to jest producent oczywiście. Jest to moduł, który posiada w sobie wbudowany już oczywiście kartę SIM, GPS, Bluetooth, WiFi. No, i tak naprawdę wszystko, co potrzebne do komunikacji. Posiada wiele portów, wiele wyprowadzeń, ma możliwość podłączenia baterii słonecznej nawet. I tak jak widzicie, posiada także port ładowania do ogniwa 18650. Posiada także dosyć sporo wyprowadzeń w tym miejscu na podłączenie różnych ciekawych urządzeń, a nawet pod spodem posiada gniazdo do podłączenia kamery, jeżeli taką chcielibyśmy tutaj podłączyć. Jeżeli chcecie na przykład uzyskiwać internet z sieci GSM, nie potrzebujecie do tego modułu żadnych dodatkowych dodatków, wystarczy włożyć kartę SIM i to już będzie działać. Oczywiście, tak jak mówiłem, są urządzenia różnego przeznaczenia. Tamte, które widzieliście, w zasadzie wszystkie z nich zawierały w sobie połączenie przez Wi-Fi, połączenie przez Bluetooth. To ostatnie firmy LiliGo posiadało także połączenie GPS oraz połączenie przez. Sieć telefonii komórkowej GSM bądź LTE, w zależności jaki model tam wybierzecie, ale są też urządzenia, które posługują się komunikacją radiową. No i są to oczywiście urządzenia tego typu. Ja mam tutaj firmy Heltek. Zobaczcie, pokażę Wam. To jest akurat na częstotliwość 836 do 928 MHz. Tak jak widać tutaj. Używa to systemu Lora. Komunikacja systemu Lora, dzięki temu można stworzyć własną sieć. Jest dużo filmów ciekawych w internecie, też podlinkuję wam oczywiście w opisie. Urządzenie wygląda w następujący sposób. One, oczywiście dostarczone jest już z antenką. Oraz z przewodem do niej, tak jak widać tutaj, oprócz tego, że posiada Wi-Fi, oprócz tego, że posiada Bluetooth, posiada także komunikację. Te moduły komunikują się dodatkowo, oczywiście bezprzewodowo drogą radiową, co daje im realny zasięg połączenia do kilku kilometrów. Kolejną rzeczą, którą tutaj chcę wam pokazać, są to oczywiście gotowe moduły z wbudowanym wyświetlaczem. Tak jak widzicie, tutaj też mamy ESP32. Jest to kontroler oczywiście taki sam jak na przykład ten są to tak naprawdę takie same moduły, tyle że ten ma już wbudowany wyświetlacz. Daje nam to taką pewną możliwość, że już nie musimy się bawić podłączenia ani kombinowanie jak tutaj podłączyć wyświetlacz. Wyświetlacz jest oczywiście OLEDowy, kolorowy. I dzięki temu możecie stworzyć sobie urządzenie, które będzie po prostu działało już z tym wyświetlaczem. Nie musicie kombinować i podłączać dodatkowego, choć często gęsto wychodzi to znacznie taniej. Takie urządzenie jest dosyć drogie, kosztuje około 350 zł. Ma też oczywiście dosyć sporo wyjść, które są tutaj kopią. Jedna i druga to są te same wyjścia, i tak jak widać, tutaj do tego można podłączyć sobie różne urządzenia. Ale oczywiście nie musicie kupować sobie drugiego układu, który ma wyświetlacz budowany, ponieważ możecie podłączyć własny wyświetlacz, który wyjdzie wam znacznie taniej. Wszystkiego będę was uczył w kolejnych materiałach. Pokażę Wam, jak podłączyć wyświetlacze różnego rodzaju i jak je skonfigurować, żeby się wyświetlały parametry. Tak naprawdę będziemy budować po kolei jakieś urządzenia i na tej podstawie będziecie mogli sobie łączyć te wyświetlacze. A jest ich bardzo dużo. Na przykład mamy taki wyświetlacz OLEDowy dosyć stary, zakurzony. Czasem go używam, czasem nie. To jest około 312 cala. Tak jak tutaj widać gdzieś z tyłu. Mamy 3,12 cala wyświetlacz OLEDowy. Tak jak widać. Tu ma wyprowadzenia z jednej strony do podłączenia. Są także oczywiście wyświetlacze tego typu, takie malutkie. Są to wyświetlacze z komunikacją SPI. Ten już jest coś tutaj obklejony już go też używałem wcześniej. Tak jak widać, dosyć często używam ich do różnych projektów. Najprostszym standardowym wyświetlaczem jest coś takiego jest malutki OLEDowy wyświetlacz. Wyświetlacz 1.3 cala bardzo tani, bardzo malutki, ale potrafi pokazać nam wszystkie niezbędne informacje. Jest go najłatwiej tutaj podłączyć ze wszystkich. Ten wyświetlacz jest bardzo prosty w podłączeniu. Posiada tylko cztery piny podłączeniowe: to jest zasilanie plus i minus, i komunikacja dwa przewody. Taki wyświetlacz będziemy używać najczęściej, bo jest go po prostu najłatwiej podłączyć. Oczywiście. Też takie łatwo podłączalne wyświetlacze, ale troszkę większe, tak jak widać tutaj. Można sobie nabyć coś takiego. To są wyświetlacze już zwykłe graficzne. Nie są to OLEDowe, ale pokazują wszystkie informacje niezbędne, które są nam potrzebne, żebyśmy je na miejscu na wyświetlaczu sprawdzili. Jeżeli ktoś jest naprawdę wymagający, to można także zastosować taki wyświetlacz Kolorowy wyświetlacz, jak najbardziej. Ten akurat ma wbudowany dotyk. Tutaj nawet możecie zobaczyć taśmy dotykowe, aczkolwiek dotyku praktycznie nigdy nie używam w moich projektach, bo jest to po prostu zbyt duże przeciążenie tego mikrokontrolera, więc staram się robić to bez dotyku. Mam oczywiście slot na kartę pamięci. Jeżeli chcielibyśmy użyć dodatkowo połączenia tutaj, które daje nam wyświetlacz do podłączenia karty pamięci, która będzie gromadzić nam dane, też możemy to zrobić. Taki wyświetlacz. Jak najbardziej sprawdza się w fajnych projektach w domu, na przykład jako sterownik turbiny wiatrowej bądź jakiś sterownik kotła, gdzie pokazuje Wam wszystkie parametry. Możecie zrobić sobie też stację pogodową. Jest on dosyć tani. Tak jak widzicie, nie trzeba za niego płacić nie wiadomo ile, więc warto nabyć oczywiście taki dosyć fajny wyświetlacz. Oczywiście jest to wyświetlacz czterocalowy. No i teraz pytanie, po co te wszystkie urządzenia? Słuchajcie, urządzenia są po to, żeby do nich łączyć różnego rodzaju czujniki. Oczywiście budując sobie takie różnego rodzaju czujniki bądź inne podzespoły zyskujemy dosyć ciekawe funkcje w naszym home asystancie, jeżeli oczywiście robicie to przez ten system. Albo róbcie to bezpośrednio, na przykład na urządzeniu, też pokażę Wam, jak to zrobić. Dzięki tym urządzeniom możemy podłączyć sobie na przykład taki czujnik. Jest to czujnik MQ3, który wykrywa nam związki alkoholu. Jest to czujnik analogowy, więc taki dosyć prosty, ale spełnia swoją funkcję. Mamy też taki prosty czujnik analogowy MQ9, który wykrywa nam gazy oraz tlenki węgla. Są oczywiście takie urządzenia, są to czujniki światła. Ten nazywa się WEML 7700. Jest to bardzo dokładny czujnik światła, dzięki któremu możemy zbudować sobie oczywiście czujkę pokazującą nam, ile energii słonecznej w danym momencie jest produkowane. Jeżeli taką informację potrzebujecie, na żywo możecie ją odczytywać w home asystencie. Ile energii ze słońca w tej chwili idzie, i jaka jest jasność słońca. I jak to się przedstawiało, na przykład, jeżeli chcecie sprawić swoje produkcje. Bardzo przydatna rzecz. Sam używam, więc pokażę Wam, jak to zrobić. Są oczywiście takie maleństwa: są to czujniki temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza, nawet. Także zobaczcie, można dzięki takim malutkim urządzeniom zrobić sobie fajne odczyty na zasadzie stacji pogodowej. Oczywiście z odczytem na żywo. Nie musimy kupować drogich stacji. Możemy użyć takiego małego urządzenia, które. Powie nam dokładnie, jaka jest temperatura i ciśnienie powietrza. Są oczywiście takie urządzenia, są to urządzenia pomiarowe, to na przykład tutaj nazywa się ADS1115 i jest to urządzenie, które mierzy nam napięcie. To urządzenie może też mierzyć prąd, gdy zrobimy to w odpowiedni sposób. Dzięki temu możemy zbudować sobie miernik energii słonecznej czy nawet miernik do turbiny wiatrowej. Jeżeli zastosujemy odpowiedni właśnie dzielnik napięcia, który nam zmniejszy napięcie nawet z wysokiego od waszej turbiny wiatrowej, która powiedzmy generuje 350 V, to jesteśmy za pomocą tego malutkiego urządzenia w stanie zmierzyć napięcie oraz prąd generowany przez tą turbinę. Bardzo ważne. Urządzenie zobaczcie, i będziemy też omawiać, jak to zrobić. No i oczywiście, jak widzieliście wcześniej na moim filmie, takie coś, to jest oczywiście czujnik obecności człowieka. Na filmie, oczywiście na TikToku. Takie urządzonko, które wykrywa nam obecność do trzech osób w odległości do 8 metrów. Jeżeli zastosujemy antenkę zewnętrzną, którą musimy oczywiście mieć w zestawie, to ono mierzy bardzo dokładnie, nawet przez jakąś małą, cienką folię. Taki czujnik, też niedroga, niedroga impreza. Zobaczcie, bardzo łatwa konfiguracja, bardzo łatwy montaż. Jeżeli chcecie zbudować coś takiego, pokażę Wam oczywiście jeszcze raz na kanale, jak to zrobić. Nie zapominajmy oczywiście o tym, że musimy mieć możliwość sterowania czymś w domu, czyli włączyć bądź wyłączyć jakieś urządzenie. Czy to prąd, czy to zasilanie w jakimkolwiek urządzeniu. Słuchajcie, od tego są na przykład przekaźniki, które są oczywiście sterowane napięciem 5V. Bardzo fajna rzecz. Są takie małe, są pojedyncze. Pojedynczego akurat nie mam. Mam podwójne w tej chwili oraz mam takie większe. Które widzicie tutaj, które w zupełności nadają się na przykład do sterowania na przykład rozdzielaczem ogrzewania podłogowego. Jest ich tutaj 8. To są dosyć prądożerne urządzenia, oczywiście, bo to są elektromagnetyczne, zwykłe przekaźniki, ale możemy zastosować takie. To są przekaźniki SSR, które działają na tej samej zasadzie, ale zużywają troszkę mniej prądu i działają znacznie szybciej, ciszej i nie zużywają mi się styki. Jest ich także tutaj 8 sztuk i te. Elektroniczne przekaźniki mogą nam sterować właśnie na przykład obwodami ogrzewania podłogowego, które urządzenie możemy sobie zbudować. A w kolejnym materiale chcę pokazać wam na przykład jak podłączyć taki czujnik. Jest to czujnik typu Dallas, czyli DS18B20 i te czujniki możecie kupić z różną długością przewodu. Oczywiście cena będzie zależeć od długości tego przewodu, ale sama mniej więcej taka metrowa kosztuje tyle. Do czego taki czujnik temperatury? Słuchajcie, jeżeli macie bufory ciepła w domu, jeżeli macie rury, grzejniki, kaloryfery, cokolwiek, ten czujnik możecie przykleić sobie do rury bezpośrednio. Dzięki temu będziecie odczytywać temperaturę cieczy, która płynie w środku. Oczywiście lepiej byłoby go umieścić w środku rury, ale jeżeli przykleicie go dosyć ciasno, taśmą, nawet. Bądź czymkolwiek do powierzchni rury, to będziecie mogli odczytywać zdalnie sobie na bieżąco, na żywo, temperaturę z bardzo dużą dokładnością. No i w kolejnym materiale pokażę Wam, jak podłączyć taki czujnik pod na przykład takie urządzenie lub takie. To jest w zasadzie to samo: podłączenie będzie identyczne i kod będzie też identyczny. Już w najbliższym materiale zobaczycie, jak to zrobić, jak to zaprogramować i jak to odczytywać w waszym komputerze, aplikacji, telefonie, gdziekolwiek będziecie z dostępem zdalnym. Na dzisiaj chyba tyle. Mam jeszcze tych urządzeń trochę, ale nie będę was tutaj zamęczał. To były podstawowe, które będziemy używać, które chcę wam pokazać i w najbliższym czasie będziemy z nich coś budować. Jeżeli jesteście zainteresowani, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. To pomaga rozwijać mój kanał, oczywiście, i zwiększać jego zasięgi. Pozdrawiam!